Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. 11 godzin temu przyjechaliśmy do Polski. Jesteśmy już po kilku dobrych wizytach. Ja właśnie lecę na paznokcie, już jestem prawie że pod salonem. Idę do Beautico, jak zwykle, na Monte Cassino 37. O, jestem. Także widzimy się później. No i jestem wypaznokciowana, wybrwiowana, chociaż brwi to nie za bardzo mi zdążyło odrosnąć po ostatnim wyrywaniu w Szwajcarii, ale coś tam zawsze się wyrwało. I jeszcze mam fajny bonus, właścicielka tego salonu robiła sama balsamiki takie do ust z olejkiem różanym i dostałam też jeden, także super, bo mam takie dzisiaj suche, paskudne usta, nie wzięłam sobie żadnego balsamu ani żadnego takiego kremu, także mi się to przyda. Powiem Wam, że jesteśmy w paskudnej dzielnicy Szczecina. Paskudnej, jeśli chodzi o jej mieszkańców. Jesteśmy na Monte Cassino teraz, Plac Szarych Szeregów, Piłsudskiego, te klimaty. Strasznie depresyjny to jest widok. Piękne kamienice, które częściowo są odremontowane i wyglądają bardzo ładnie. Częściowo są nadal zaniedbane, częściowo są w remoncie, ale no niestety widać, że osoby, które mieszkają tutaj, nie za bardzo dbają o swoje otoczenie, nie za bardzo chyba zależy im na tym, żeby było ładnie. I jest tak, niefajnie jest, no. Brudno na tych ulicach, na chodnikach, dużo takich depresyjnych widoków w stylu pijanych ludzi. I to jest takie oblicze Polski, za którym ja nie tęsknię. Za innymi tęsknię, ale za tym akurat nie. Dobra, kończę, lecę do galaksji. Dobra, niewątpliwie mam dzisiaj jakiś dzień gratisów, nie wiem o co chodzi. Mam problem z dziąsłem, który mam nadzieję, że rozwiążę raz, a dobrze już, bo o, bo mnie to męczy. Mam zapalenie tej kieszonki dziąsłowej drugi raz w tym miesiącu, więc mam zamiar chyba iść do chirurga i to wyciąć. Nie wiem, w każdym razie kupiłam sobie sachol w aptece i gratis dostałam herbatę malinową. Dzień gratisów, naprawdę. Jestem w Fomentiu i właśnie wkładam w szał. Jest po prostu tak piękny ten dziad. Jeszcze są czarno-złote, ale są nieprzecenie. Jest ich bardzo dużo. Białe zostały dwa i są jeden jest porysowany, jeden nie. Także białego biorę dziś, a czarnego wezmę, jak go przecenią po świętach, bo pewnie tak będzie. Witam Was w poniedziałek, dzień przed Wigilią. Jest trochę latania, jest trochę zamętu na mieście, ale w sumie lepiej niż się spodziewałam, jak na dzień przed Wigilią. Może jutro wszyscy wybuchną, a może już wybuchli w weekend, bo ja też było wszystkich ludzi pełno, ale nie mogę mieć im tego za złe, skoro sama tam z nimi byłam. Także nie mam prawa się absolutnie czepiać. Ale właśnie dokupiłam ostatnie elementy prezentów, bo brakowało mi kilku takich totalnych pierdółek. Zapomniałam też dwóch rzeczy ze Szwajcarii, bo jestem po prostu geniuszem. No ale mniejsza z tym. Wszystko jest już dokupione, jeszcze nam dzisiaj zostały tylko spotkania towarzyskie, już trochę też za nami i wieczorem będziemy piec ciacha, niektóre na święta, także myślę, że Wam pokażę. Mam w planie upiec sernik z kruszonką i mam w planie upiec murzynki na kształt choinki i bałwanka, jakoś się tam udekorować, chociaż dekorować je pewnie będę jutro rano, także pokażę Wam. Teraz jestem dla zainteresowanych lub dla Szczecinian pod Radisonem i dalej podtrzymuję, że strasznie smutne to miasto, chociaż tutaj już jest lepiej, ale jak jest tak brzydko jesiennie, szaro i mokro, to jest naprawdę, nie wiem, chyba wszystkie miasta wyglądają wtedy brzydko. Kocham Szczecin ogólnie, ale tym razem jest mocno depresyjny. W ogóle jak tak do Was gadam i patrzę na siebie w podglądzie, to ja chyba sobie nabiłam siniaka na czole. Tu. Nie wiem o co. Walnęłam się o coś głową, ale nie pamiętam o co. Pamiętam, że się walnęłam, no ale nie sądziłam, że z siniakiem. No nic, dobra. Czekam na Tomka i jedziemy dalej z moimi ostatnimi zakupami do prezentów świątecznych. Dobra, postęp ciastowy po wieczornej sesji pieczenia. Tutaj mamy sernik z kruszonką, który był na kanale i siedzi sobie na balkonie i stygnie. A tutaj jest zestaw murzynków w kształtach różnych, które częściowo były porażką. Znaczy te tutaj, które miały szansę stygnąć w pojemnikach, raczej nią nie będą. Tu już odcięłam doły, żeby były na równo.
ale te, które wyciągałam tak na siłę, jak były gorące, to tak trochę trochę się porozwalały. O, widzicie? Ale mam nadzieję, że po polaniu grubą warstwą czekolady, tutaj mam czekoladę, zaraz będę się tym zajmowała, będzie to wyglądało całkiem dobrze i później będą jeszcze dekoracje w postaci różnych perełek. Trochę mi wyszły pokraki, powiem wam szczerze, ale trudno. Przecież dziadkowie to będą się cieszyć ze wszystkiego. Już prawie mi zastygły. Jak całkiem zastygną, to oczywiście pousuwam te folie. Trzy są na talerzach, bo są w obrębie tego samego miasta. Jeden jest na kartonie i będzie zabezpieczony, żeby przewieźć go dalej. No i o, tak to wygląda. No i dobra, wypieki uwolnione. Tu jest ta choina do zabrania, reszta jest już na talerzach i jest jak jest. Ale powiem wam, że jestem naprawdę niezadowolona z tych foremek, bo fatalnie to wszystko odchodziło. Jeszcze tak, nawet jak odeszło, to tak ciągnęły te odstające elementy i je wyłamywały, także nie za fajnie. No ale dobra, jest jak jest. Jestem teraz netto i pytanie mam, jedliście to? Fajnie wygląda. Nie, nie będę tego kupowała, ale jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje tak na przyszłość. I czy śliwki w czekoladzie Wawel są warte też kupowania, bo ja nie przepadam za rzeczami od firmy Wawel ogólnie. Wychodzi nam z tego vloga tyle, co zwykle, czyli kupa. To jest teraz, co dzisiaj jest? Sobota dzisiaj jest, 28? Tak, 28. I właśnie kończyłam cykl zakupów drobnych po drodze do babci. Tu, o, w Galaxii, w Szczecinie. Lecę teraz odwiedzić babcię, a na późny wieczór mam jeszcze do zrobienia ciasto na jutro, na imprezę rodzinną. Także troszeczkę roboty jest. Jutro rano też zaczynamy kolejny maraton spotkań. No wiadomo, no, codziennie tak będzie, ale staram się do was jako tak odzywać. Jeśli chodzi o ciasto, będę robiła szarlotkę z kruszonką, która jest na kanale w wersji z duszkami halloweenowymi. Oczywiście teraz będzie bez duszków halloweenowych, ale tak dla waszej informacji, żeby jakby pozostać w tej tradycji kulinarnych rzeczy na tym kanale. No i dobra, no i tyle, jeżeli chodzi o update obecnej sytuacji. Dalej cieszymy się pobytem. Jeszcze nam został tydzień, tak, tydzień nam został, ale pojutrze jedziemy do Berlina na Sylwka. Dobra, odezwę się kiedy indziej. Witam się z wami w nowym roku, w krajobrazie powojennym mniej więcej, ponieważ jesteśmy w Berlinie. No i działo się. Działo się o 12 na ulicach. Nie byliśmy na dworze, ale oglądaliśmy wszystko z okien. Jest trochę syf, no ale no dobrze. To widzieliście już w innym przerywniku. Zostały nam poza dzisiejszym dniem 2 dni urlopu w sumie. I na trzeci dzień już się pakujemy i wracamy. Także jest to troszeczkę takie przykre, no ale było chyba dosyć. Trzeba teraz wrócić do domu, wpaść w jakąś normalną, zdrową rutynę, nauczyć się wstawać rano, bo tego się oduczyliśmy w trakcie tego wyjazdu. No i jakoś to będzie. I doczekać do następnego. Matko, jaki tu jest syf. No Armagedon. Dobra, widzimy się później. Jesteśmy już w Szczecinie i czekając na stolik w knajpie wybraliśmy się na zamek na spacer. I muszę przyznać, że zrobili tu bardzo ładną instalację świąteczną. Nie widać tego za dobrze na telefonie, ale coś tam widać. Są takie ruchome animacje właśnie, takie typu śnieżkowe. Jest dużo różnych światełek, są choineczki. Jest duża choina tu. I jest jeszcze reniferek. No uroczo to wygląda, naprawdę uroczo to wygląda. Mamy dzisiaj czwartek, przedostatni dzień naszego pobytu w Polsce. Jestem właśnie na placu Rodła i mam chwilę na lumpa. Po prostu jestem
Przeszczęśliwa. Mam podkrążone oczy, wiem. Mimo, że spałam chyba z 8 godzin. Po prostu to jest dramat, ile nam się chce tutaj spać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to od tego, że tyle się je i po prostu poziom cukru nam skacze, ale strasznie nam się chce spać i dopiero tak po 9 godzinach stwierdzamy, że jesteśmy wyspani. A rzadko kiedy mamy 9 godzin na spanie, więc jest ciągła walka ze sobą, żeby nie zasnąć. Dobra, jestem już pod lumpem. Wchodzę i jak widzicie, jestem bardzo szczęśliwa. No i dupa, nic nie było, niepocieszona jestem. A chyba już nie ma tu żadnego w okolicy. Także już raczej nic więcej nie zdążę przed wyjazdem i będę miała niezaliczone łupy lumpowe. Był kiedyś taki tutaj zaraz na zakręcie. Pokażę wam, gdzie jestem. O, tu zaraz w lewo był jeden kiedyś, ale 99% jestem pewna, że już go nie ma. On był taki duży, to był taki lumpek na sztuki z wyceną i od lat już go chyba nie ma. No ale idę spróbować szczęścia i lecę potem dalej, jak się okaże, że go faktycznie nie ma. O, tu był, gdzie te ryby teraz. Także lipa. Dobra, trudno. A, jeszcze tam. Dobra, jeszcze tam jest. Idę tam. Mam jeszcze 10 minut, także szybko lecę. Tam w tym budynku, na wprost, na Murówkowcu, mniej więcej po środku szerokości, o, mniej więcej tak, tu jest lump i jest całkiem fajny. Zapomniałam mojego istnieniu. No, w miarę się łupy udały. Wydałam 19 zł, kupiłam sobie dwie sukienki, takie na lato. Ja bardzo lubię mieć takie sukienki do łażenia po domu, chociaż to dziwnie zabrzmi, ale lubię, znaczy to są sukienki, które nadają się również do wyjścia poza dom, ale lubię konkretny styl do łażenia po domu, jak są upały, zwłaszcza po treningu, jak się wykąpię i takie tam, no mam taki fetysz, więc dwie takie właśnie dorwałam dzisiaj. T-shirt i koszulę lnianą z długim rękawem dla Tomka i to wszystko właśnie za 19 zł. Jedna z tych sukienek jest lniana, więc też była cięższa, także łupy uważam za zakończony sukcesem i jestem zadowolona. Mogę już wyjeżdżać z powrotem. No, ostatni dzień w Polsce zaczął się od depilacji w Karmelowej, jak zwykle było super, także niezmiennie polecam. Teraz lecimy jeszcze na jakieś zakupy, ostatnie odwiedziny, pożegnanie z dziadkami. No, i jutro rano wyjeżdżamy. Jak widać na załączonym obrazku i można rozpoznać po załączonym bajzlu, jesteśmy już w domu. I co? I pozostało mi tylko zakończyć tego vloga, bo już nic z Polski więcej nie zobaczycie, bo już wróciliśmy. Przed nami jeszcze niedziela, także nie jest tak najgorzej, bo jest teraz sobota. Zostawiliśmy sobie jeden dzień na odpoczynek, więc będziemy żyć. Odezwę się do Was jakoś kiedyś, ale to w następnym vlogu. A na razie dziękuję Wam za oglądanie. O, ale mi grudniki ładnie się tu ogarnęły. Trochę zwiędły. Dobra, będziemy zaraz podlewać kwiaty. I gwiazda żyje! Szok! No nic, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!